Teraz piszą wszyscy. Wiesz, że hardkorowy Koksu też napisał autobiografię? Wiem. Nie, nie wiem. Kojarzysz hardkorowego Koksa? Kojarzę i jestem ciekaw. Ale czego? Znaczy, oni cię w ogóle interesują, cię takie biografie, czy nie? Nie, takie biografie... Siano! Dzień dobry, cześć. Witam. Trochę miejsce mi tutaj. Dobra. A cienka jest. Cienka? Ale tu nie cienko. Najważniejsze to jest. Robert, ale sam pisałeś? No sam pisałem. Pędzelkiem. Ale yes. Poczekaj, o czym jest ta książka? Tak naprawdę to jest książka... No nie ma lipy, widzisz. Nie ma lipy. Że lipy nigdzie nie ma. To jest dobry tytuł, a nie to. Naprawdę? Na garnuszku życia? Na garnuszku życia? Co ty pasujesz w jadłodajni? Ale... Nie, naprawdę jest moja autobiografia, ale nie tylko. Również... Paru innych osób. Nie, twoje nie poruszałem. Dobra. Paru innych tak. Moja ex jest też pisana. Pamiętam, opowiadałeś. Pamiętasz, tak. I również książka motywacyjna. Do czego? Do czego? No. Może poczytam. Proszę. Poczekaj. No bardzo. O, porady Koksa. Dobra, poczekaj. Tylko u nas pierwszy fragment swojej autobiografii czyta hardkorowy Koksu. Brawo! Więcej w player.pl. Życie jest piękne i tylko od nas zależy, jakimi ścieżkami będziemy przez nią pędzać. A czemu ja nie chcę jeszcze. Ostatecznie z wielu odnóg i możliwości pozostają dwie kluczowe. Łatwo bądź ciężka. Wszyscy chcieliśmy mieć wynik, ale bez zadania sobie trudu i ciężkiej pracy na zawsze może on pozostać w sferze marzeń.